Witajcie, Led Zeppelin, utwór Kaszmir. No to też jest według mnie jeden z naprawdę bardziej zarąbistych utworów, jaki poznałem. Zresztą ja go poznałem przy okazji filmu Godzilla. Tam śpiewał Puff Daddy, Come With Me. Taki był tytuł, oparty właśnie na tym riffie z kapeli Led Zeppelin. Dobra, uwaga, jak to śmiga? Uwaga, po prostu jedziemy. Właśnie taka specyficzna też rytmika w tym utworze, no nie? Bo tutaj musimy się dostosować do tego bitu perkusyjnego, bita perkusyjnego. Ale on się właściwie opiera na dwóch strunach, tak naprawdę, ten riff. Po prostu go używamy w ten sposób, że pusta struna czwarta. I na drugim progu strona trzecia. Później druga, trzecia, czwarta, na trzeciej, trzecia struna na progu drugim, trzecim, czwartym, piątym, siódmym. I to tyle. Tak, tylko tak. Każdy z tych dźwięków, drugi, jest grany trzy razy. Raz, dwa, trzy. Czyli raz, dwa, trzy. Tylko, że dwa razy te trójki są. Tylko, że niespodzianka. Jedna trójka jest w układzie 0,7. Właśnie, tylko że teraz tak. Jedna trójka jest tu, 0,7. I później znowu tutaj, żeby nie było tak łatwo, jest jedna trójka, 0,02. I później 0,33. 0,3 jest grane 3 razy podwójnie, no nie? Bo to jest tak, że jak zaczyna się ten motyw, to jest 0,2 grane 2 razy. Tutaj zauważcie jeszcze jedną rzecz, że wypadałoby dość mocno tłumić, bo struny prawego. W ramach ćwiczenia też można sobie ze spuszczonymi strunami grać. Alternatywna wersja tego motywu to jest taka, że możemy zagrać strunę piątą pustą, czwartą pustą. Dodaje troszeczkę mocy, ale zagłusza troszeczkę tą strunę trzecią. Zagłusza, ale no zawsze jakoś to. Zawsze to jakiś taki smaczek dodaje. Można to sobie oczywiście ćwiczyć na pozostałych strunach. Na przykład robi dobrze na strunie 7 i 6. Tylko oczywiście to zupełnie inaczej brzmi niż w oryginale. Myślę, że wszystko jasne. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.